Tak sobie siedzę i myślę, w rozmowie z kolegą Ernestem z Filipin słyszałem, że może nastąpić problem z żywnością na Filipinach po tym tajfunie Rai i jest więcej przyczyn niż tylko ten tajfun, jeśli chodzi o problem z żywnością, bo na przykład Chiny zabroniły łowić na pewnych terenach z tego względu, że stwierdziły, że to ich teren i Filipińczycy utracili pewne tereny połowowe, więc tak szczerze mówiąc, jak się mówi, że Chiny zabroniły, gdzie tu jest haczyk? Otóż gdybym zadzwonił do jednego Chińczyka, drugiego, trzeciego i zapytał ich, słuchaj, dlaczego zabroniłeś łowić ryb Filipińczykom? Każdy by z nich odpowiedział, bo do dwóch, z dwoma się skontaktowałem. Każdy z nich by powiedział, ja nic nie zabraniałem, niech sobie łowił, ja nic nie mam do tego. No właśnie. Cały sęk w tym, że to oni Chińczycy zabraniają, Chińczycy nie mają z tym nic wspólnego. Jest pewna jakaś tam siła, która jest nam znana jako Chińczycy, czyli dokładnie rząd chiński, czyli konkretnie osobie w tym rządzie, bo też nie cały. Inna sprawa, że są powiązaniami umoczeni ta cała reszta. Tak samo jak w każdym innym rządzie. Nie ma innego rządu na świecie z tego, co się orientuje. Więc w tym momencie, czy Chińczycy zlikwidowali polskie tereny połowowe? Bo Polacy też nie mogą łowić tak, jak kiedyś łowili. Powiecie, Żydzi zabronili. Okej. No to może Filipińczykom też Żydzi zabronili. Widzicie, o co chodzi? Nie chodzi o Żydów, ani Chińczyków, ani kogokolwiek. Są tylko dwa rodzaje ludzi, ludzcy i nieludcy. I jest pewna nieludzka siła, która wykorzystuje nieludzkich do swoich akcji, do utrzymania władzy i trzymania swojego systemu wartości, zarządzania, nazywając nas zasobami ludzkimi. Tak samo jak zwykły Rosjanin nie chce zabijać Polaka, ani zwykły Polak nie chce zabijać Rosjanina. Ja nic nie mam do Rosjan, ani Białorusinów, ani Ukraińców. Ale ten właśnie, ta właśnie siła na Białorusi, na Ukrainie czy w Rosji wykorzystuje w ten sposób Rosjan i tak modeluje ich psychikę swoją propagandą, żeby wytworzyć nienawiść na przykład do Polaków. Ale to nie wynika z duszy Rosjanina, tylko z tej siły. Patrzcie zawsze na to, że są dwa rodzaje ludzi, ludzcy i nieludcy, i te oba rodzaje są wszędzie. Jeśli chodzi o siłę, która rządzi światem, ona jest totalnie nieludzka i tylko wykorzystuje tych nieludzkich spośród nas, żeby między nami były wojny. Oni sami nigdy w wojnach nie uczestniczą. Oni dzięki tym wojnom utrzymują władzę i zarabiają krocie. Pozdrawiam serdecznie samodzielnie myślących.